body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. Troszeczkę jeszcze pograłem i wydaje mi się, że się przygotowałem do wojny. A już jak widzicie na dole praktycznie pełne dywizje, no poza tą dywizją, która ma przeciąć Niemcy na pół. Troszkę się cykałem tej Ukrainy, więc zrobiłem na szybkości jeszcze jedną armię. I grubo myślałem o tym, żeby też stworzyć armię na ten front, jeszcze jedną, ale myślę, że to jest bez sensu, bo jak szybko pokonam te dwa bieda kraje, no to powinno wtedy pójść to, kurde, bardzo szybko i myślę, że nie ma co się stresować i tak dalej. Zobaczymy. Teraz, żeby pójść bardziej troszkę realnie, nie robiłem instant wara, tylko wrzuciłem sobie rozbiór plus. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy, gramy. Przez to oczywiście Niemcy tutaj dali więcej dywizji, bo są po dwie, a nie po jedną. Ale Niemcy są w wojnie. Nie mają manpowera i na pewno powinno być ciężko teraz. Natomiast ja nie będę chyba tutaj puszował. Na razie chociaż te 2-3 kiepskie kraje rozbiorę, a dopiero potem będę dalej szedł. Mogę dać trochę ciężarówek. Tak wiecie, sobie profilaktycznie jeszcze armię tworzę. Ale też nie jestem do końca przekonany, czy jej potrzebuję. No będzie to będzie, tak? No taki duży kraj musi mieć dużą armię. Czekamy na ten cel. Ciekawe, co nam powiedzą Niemcy na to, żeby oddać mi Prusy. Oby nie chcieli. Jak nam oddadzą, to po prostu zaatakuję te trzy kraje i tyle. Nie będę się w ogóle przejmował. Okej. Odzyskajmy wszystkie nasze ziemie. Zyskuję roszczenie. Zróbmy tylko to, wszystkie nasze ziemie. Dawać, dziady. Co na to Niemcy? Zaraz to sprawdzimy. Teraz proszę Wilno. W sumie nic się nie stało. Dlaczego? Nie oddali nam ziemi i nic się nie stało. Czyżby nam się Kaiserreich zaciął? Czy co? Nie czekam. Szkoda czasu. A tak. Nie wezwali innych do wojny, albo inni wojny nie chcieli. Odzyskiwanie Wilna to ma ten plus, że też da mi pewne jakieś... Możemy. Anat mongolski. Niech będzie, i tak długo was nie będę atakował. To idzie dobrze. Tutaj momentami są jakieś zawieszki, ale idzie świetnie. Białoruś. Mam tą armię, jak ona się stworzy, to ją dodam. No jednak trochę się tych Niemców cykam. A mam 1 300 000 manpowera, no może nie ma to się ograniczać. Atakujemy też.
Właśnie pozostali się ruszyli. Lecz atakują. Nie, tylko dołączyli do wojny. No wchodzimy w nich dosyć łatwo. Sultanat Maroko. Patrzcie, tutaj się dzieje coś. Niemcy weszli do wojny, więc moje dywizje pancerne atakują. O to chodzi! Zobaczcie. Tutaj trzymam front. Poczekajcie, wy jeszcze nie jesteście gotowi. Co tu jest? Iran. Komuna helwecka. A potem się zerwie, nie? Patrzcie, ta Bułgaria po prostu nie idzie tak dobrze, a bo tu przez rzeki jest. Tu są góry. Na północy idzie. Tutaj się przebijamy. Idzie dosyć łatwo. Te dywizje jakoś tam wchodzą. Tylko tu mnie martwi. Wysnieżycie z jakąś Bułgarią. To jest żenujące. Ja chyba tą nową armię do was wyślę, jak ona się stworzy. Na pomoc. Trzeba będzie zrobić. Dobrze, że mnie nie atakują. Za bardzo. Tutaj widzę, że próbujemy walczyć z Białorusią. Idzie jakoś błyskotliwie. Możemy wstrzymać atak. Tak, ja się. Trochę weszliśmy, ale wiecie, może też nie ma to się tak. Gotów do wymaszerowania! Z tym teraz rozbijać. Jak ta dywizja? Może brakuje? Po 20 musi być, nie? Znowu, dobrze, że ta Portugalia jest. Takie wspaniałe państwo. I nam stal możemy sobie zatrzymać. Idziemy dalej. Tylko ma to mnie lagi, już 41 rok, a tej lagi jak się masz. Są jakieś potyczki. Spokojnie, tą armię damy tutaj. Tutaj widzę, że puszujemy Gdańsk. Czekajcie. Tutaj nie potrzebujesz nic mieć. I na pewno nie potrzebujesz też tutaj. O. Ma być szpica, ona ma wchodzić głęboko. I ich podzielić. Jak tutaj idzie? Powoli, powoli tą Bułgarię dojeżdżamy, ale szału, szczerze powiedziawszy, to nie ma. Tak jest! Łączność! Od razu na rygę, bo wy tak się bawicie z tym bieda państwem, że to się w głowie nie mieści. Dawaj tutaj. Tak jest! Na rewal. Tutaj. Musimy pomóc Białoruś zdobywać. To tak, nową powstałą armię.
Białą taśmę też trzeba tutaj skrócić. Nie, fioletową. To jest tylko jedna prowincja, ale zawsze. Tak. Tutaj, tutaj. Jeszcze trzecia armia, która się tworzy, jest. Cztery dywizje, nowy generał. Możesz być ty. Dodajmy do tego planu. I rozejdźcie. Kolorki też mi się gryją, no ale też nic na to nie poradzimy. Jest ok. Królestwo Bałtyckie, wreszcie. Dobij Watahę na Białoruś. Zawsze trochę więcej manpowera, zawsze trochę więcej dodatkowych rzeczy. Dbałem się tej wojny, ale idzie przyzwoicie, słuchajcie. Bo tutaj mamy, tutaj możemy dołożyć 5. Tutaj 5, bo brakuje, pyk. Czy konwoje mogę już robić, statki? Tak, żeby na zero wyjść. Nie atakujemy jeszcze, nie chcemy walczyć z nimi. Niech oni się wypłukują, zaatakujemy już z trzech prowincji. Tutaj poczekamy, aż podejdą nam wojska. Prawda? Teraz nie będziemy atakować. Czekamy na dywizję pana Pileckiego. Żeby tutaj podeszła, dopiero wtedy ogłoszę dwoma dywizjami. Czemu tak? Kurde. Patrzcie, źle to zrobiłem. Ty masz być tylko dotąd. Ruszać się, ruszać, ruszać. Musicie zrobić wsparcie. Ludzie się bronimy, dywizje dochodzą. Patrzcie, tu jest tylko dramat. Czy mogę wam jakoś pomóc? Nie bardzo. Musicie się wykrwawiać. Zobaczcie, jak to. A, to jest tyle państw, że. Damy radę. Jakoś. German Reich. Wielki Hanat. A tu jest jeszcze German Reich. Ale oni podejrzewam wyjdą z frakcji. Oni wyjdą z frakcji, jak Niemcy upadną. No dobra. Podpisałem te pakty, ale przecież można je zerwać, nie? Tutaj patrzcie. Ukraińcy atakują. Ale wszędzie mamy zieloną. Panie Pilecki, do boju. Już nie ma czasu. Atakować. Musimy tutaj spróbować stłumić w zarodku. Teraz są czołgi. Czołgi to połamią raz, dwa. Odbijemy porty. Będzie piękny kocioł.
Jak tam Białoruś, powiedzcie. Lepiej, gorzej. Pamiętam, nie najlepiej, ale ogólnie myślę, suma summarum idzie bardzo przyzwoicie. Tak się tutaj wbijamy. Bułgaria po prostu wychodzi z siebie. Co jest tą Bułgarią? Składamy, składamy, ale tak ciężko idzie. O, patrzcie. Po prostu chyba wyślę te pancerniaków tam, bo to naprawdę się w wełbie nie mieści, żeby ich połamali. Tam jest, nie ma tutaj jakichś gór wielkich, znaczy troszkę są wzgórza, ale... Ci się proszą o atak. Dobra, słuchajcie, atakujemy. Na wszystkich frontach. Szkoda czasu. To jest tylko Ukraina, nie? Dywizje pancerne. Oczyścić Ukrainę, pewnie, że tak. To zawsze spoko. Rozwalmy to. Gotów do wymaszerowania. Baczność. Odwrót. A to trzeba połamać. Gotów dowódco. Gotów dowódco. Wam przyjaciele, usuniemy ten plan. Działamy. Wolne fabryki. Pięknie. To możemy pozmieniać. Mało doświadczenia. Na razie olewamy to żelazo. To trzeba zaatakować, a to trzeba się przejść tutaj. I teraz te dywizje się już rozejdą na front, który powinny mieć. To jest bardzo dobrze. A pancerną wyślę na tą przeklętą Bułgarię, której nie mogę dojechać. O, Ila Genson. Ach, to. Kulewiec jest nasz. Pięknie. Gotów do wymaszerowania. Dywizja pancerna. Bo nie ma czasu na głupoty. Jedźcie tam od razu. Jesteście zmechanizowani, macie czołgi, ciężarówki. Proszę jechać i zrobić z nimi porządek. Co tu możemy zrobić? W sumie niewiele. To wszystko jest zrobione. Za chwilkę będziemy, słuchajcie, też Niemców wcisnąć, ale to idzie. Moje dywizje mają trochę do przejechania, to trzeba powiedzieć uczciwie. O, lepszy karabin. Pięknie, będziemy po prostu ich miażdżyć technologicznie, słuchajcie. To już zróbmy też. Do produkcji wrzućmy ten lepszy karabin. A to trzeba ściągać. Z Ameryki na razie ściągajmy. Yo! Patrzcie, tutaj nawet te dwie armie sobie nie radzą, ale to jest żenujące. Łatwiej mi się
puszuje kurde Ukrainę niż Białoruś, to jest żenuła. No to, a bo to nie sobie patrzcie, połączyli wojska, to są białoruskie, ukraińskie i tak dalej. Ale ja się tego nie boję. Patrzcie, tu moje czołgi już dojeżdżają, ciężaróweczki. Co zrobić potem z tą armią? To coś ciekawe. Tutaj wrzucimy ich, na Berlin, już puszniemy od dołu. Patrzcie, bo oni już wchodzą w Niemców. Trzeba będzie... Zostawimy tak jak jest. Tutaj dołożymy tą armię trzecią piechoty. Natomiast tutaj dołożymy pancerniaków. Trzeba będzie zrobić. My wchodzimy tylko w jedną dywizję, tak wiemy, fajnie. Trzeba tylko te ciężarówki tu nie wchodzą. Byłoby łatwiej, nie? Tu wchodzą czołgi. Dawaj tutaj. Jak to idzie? Jakich jedną po drugim, pięknie. No bo teraz to już zaraz padną. A jak padną, to robimy, słuchajcie, przeorganizowanie się i robimy od Pizna, od Pragi, atak na Berlin w górę i podzielimy znowu ich tutaj czołgami. Taki będzie świetny plan. Teraz to już schodzą. Nie chcę robić armii dodatkowej, bo to bez sensu. Chociaż sprzętu mam dużo. Nie szkolmy nic na razie. Czekamy będzie na doświadczenie armii. Ja wiem, że robię stary czołg. Zdaję sobie z tego sprawę. A trzeba zrobić wariant, tak? A nie tyle co. Patrzcie, jest bardzo dużo naspomowanych dywizji, ale one są, zobaczcie. Okrążone, bez niczego, bez wsparcia. Czołgi będą to łamały, raz, dwa. Dlatego je tutaj wysłałem. Tam na górze. No ta Ukraina trochę się składa. Ale ciągle troszkę za wolno, ale myślę, że i tak jest ok. Przyspieszmy czas. Patrzcie, to jest dywizji wroga. Moje czołgi są nieprzebijalne. Pięknie. Zniszczenie Niemców. Tutaj. Moje dywizje też na braki zaopatrzeniu cierpią. Ale przynajmniej są nieprzebijalne. I to jest piękne. Jak mój przemysł, co ja tam produkuję, co kopię. Infrastruktura. W jakich to rejonach jest. Na północy. Trochę też na południu. Aż dokończę, nie będę kończył. Przyda się na później.
To ich przyłamujemy. Wiecie co? Jak sobie stoję z czołgami? Że mam jakieś czołgi zrobione. Czekające. Mamy. Zróbmy dywizji pancernych. Mogę kapituluje. Wreszcie. Czekajcie. Że tak 25 robić to bez sensu. Więc tak. Dobra, ale kończ się to. Ja też. Potem pobawimy się w zmianę frontów. Chociaż nie, was to mogę już wysłać. Tutaj. Z takim planem, tylko już na zrównoważonym. I was też damy na zrównoważony plan. O taki macie. Dobra. Jak czołgi sobie poradzą, czyli już za chwilę, to czołgi wysyłamy. Czekajcie, czołgi wysyłamy. Tak jak mówiłem, te rejony, tylko to są góry. Och. Czołgi nie bardzo sobie poradzą. Ale spróbujemy. Śmigaj, panie czołgowe, a ja miałem zrobić jeszcze dwie dywizje. Okej. Niech czas leci. Patrzcie, tu jest bez pomiaru dywizji w tej Grecji. Właśnie nie wiem, co zrobić, ale wydaje mi się, że jak te dywizje wejdą na front, to aktywuje plan ataku. Bo to bez sensu czekać. Słabszy wróg jest. Tutaj patrzcie, wchodzę. Jak do siebie. Oni się wycofują, nowe dywizje dochodzą. Tutaj walka się wszędzie toczy. Tu byś zaatakował. I tu też. No tu jest dosyć dużo dywizji wroga. A ma i te są bez organizacji. Dopiero jedziemy po was, przyjaciele. Już dojechaliście? Próbujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tak, to robimy od razu tak. Zniszczenie Niemców. Rozbudowa stoczni w Gdańsku. I patrzcie, ruszymy na całym froncie. Manpower mnie nie interesuje w tej chwili. Bez frakcji Polska. Straciłem tylko 3000 ludzi. Myślałem, że więcej. Kijew upadł. Pięknie. Ukraina upada. Ach, etniczne ziemie polskie wracają do naszych rąk. Chyba ten front skracać. Tutaj nie masz atakować.
to wygląda. Patrzcie, nie no, składamy tych Niemców. Kurde, pięknie. Będzie to kosztowało sporo manpowera, ale i tak się opyla. Jak to w miejsce mamy czerwone dymy. Na Szczecin. Tak, zrobiłem ten dzięki temu rozłam. Tutaj tylko spłycam. O. I patrz, jak wchodzimy w nich. Wrocław się broni, ale zobaczcie. Wrocław jest nasz. Prawdziwnie, prawdziwnie polski. Jakie piękny kociołek. Go, go, go. A tutaj robimy Szczecin, odbijamy go. Berlin mnie na chwilę obecną nie interesuje. Wolne fabryki to mnie interesuje. Odmiana artylerii. Przedzielić to trzeba. Stettin. Jaki Stettin? To Szczecin jest. Ale im powiedziałem. Patrzcie, oni będą za chwilkę ugotowani. Czy już cierpicie na okrążenie, czy jeszcze nie? Ale macie taką organizację niską, że będziecie padać jak muchy. No, tak się walczy. O, za tak. Na zupełnej nieświadomce zdobędę Berlin. To się jeszcze robi. Ale piękna, piękna ofensywa. Co to tam tutaj słychać u was? Patrzcie, a Białoruś się trzyma z Kubana. Jestem bardzo zszokowany. Przecież tu jest sporo armii ukraińskiej, tak? Bez czołgów ten pusz ciężko idzie. Bądźmy Szczecin. Idziemy na Berlin jeszcze, tak? Nasze czołgi walczą tutaj. Ja się zważę. Nie no, ja jestem zachwycony tą ofensywą. Tak się bałem. A jeszcze mógłbym spokojnie naspamić jeszcze z 24 dywizje piechoty. Więc wydaje mi się, że będę potrzebował, kochani, więcej dywizji czołgów, wiecie? Bo tak, zaraz nas czeka Wielka Rosja do podbicia. Ale Niemców... Ale nie, posłuchajcie, ta Białoruś to jest naprawdę... Jestem zszokowany. Trzymać dystans! Rotuj! Patrzcie, nic nie idzie.
Władek Berlina, pięknie. Łatwiej mi podbić kurde, zobaczcie, Ukrainę niż Białoruś. Jestem szokowany, bo przecież w teorii to Białoruś była większa, mniejsza. Nie wiem, czy w takim układzie tych czołgów nie wysłać na tę Białoruś, kurczę. Nie skasowałem to, co chciałem, Boże. Przypadkiem, kurde, stawił tutaj sobie w środku państwa 300 dywizji. Czekajmy chwilę jeszcze. Niech oni wspomogą jak mogą. Idzie trochę lepiej. Tutaj no pojawiają się już zielone dymy. Przełamaliśmy ich w końcu. Ale no nie, naprawdę, jestem zszokowany Białorusią. Autentycznie. Tu mnie przełamali? O tak. Może mi się wydaje. Panie. Dobra, pomóż. Pomóż, potrzebujemy tutaj pomocy pancernej. No i ten atak idzie spokojnie, prawda? Tak, na zrównoważonym ataku. Dojdą dywizje z tych kotłów i będzie genialnie. 38 minut, słuchajcie. Może dokończmy tą wojnę z Jarmanheimem później. Nie zostało trochę rzeczy do golenia w realu. Nie chciałbym tego zaniedbać. Oczywiście Portugalia zawsze jest przyjazna. Ponad, bo tam było ponad 100 stali? Nie, nie, to ja nie będę od was kupował. Dziękuję panowie Amerykańcy, było mi bardzo miło. Mam wolne fabryki. Boże, coraz więcej. Dobrze wiecie dlaczego. Aż tyle to ja nie potrzebuję, lepiej w czołgi dawać. Weźmy sobie oczywiście. Zacznę w Gdańsku. Nowa magnolika wojenna. Ja to robię tylko po to, żeby było. Na razie nie robię w ogóle statków. Jeszcze Rosja przede mną i będę z Rosją walczył, to wtedy się mogę bawić w statki, a w tej chwili to... Ale jest coraz więcej zielonych dymków. Chyba to jest obrona, a nie atak, ale... Idzie. Ewentualnie można to być jeszcze inaczej, słuchajcie, to wyłączę. Ten plan. Podam plan na przykład tutaj. To będzie tak zwany plan kocioł.
To chyba najbardziej logiczne wyjście w tej sytuacji. Zrobić kocioły, podzielić, pociąć na kawałki. Teraz się prosi o wycięcie. Potrzebuję 500 doświadczenia, żeby zrobić wariant husarza. Tak, mamy z czołgów, mamy teraz husarza. Będziemy mieli. Trzeba będzie go wybadać. Teraz będzie wariant 14 TP. Potem husarz. Dobrze. Mam teraz strasznie długie plany. Czemu wy nie atakujecie? Pan muszę wszystko robić. To zrobimy kocioł. Na pewno na lajcie pójść. Albo jeszcze raz planu uruchomić. To się nam zacięło. A tutaj patrzcie, jaka będzie masakra. Jesteście na pozycjach? Powiedzmy, atak. Puszczamy czołgi. Aha, na razie go szły ciężarówki. Uroczo. Pomóż. Jak tam tutaj, na zachodzie? Ojoj! Hamburg jest stolicą. Już niedługo. To chyba poczekamy. Będzie godzinny odcinek. Nie, to nie jest to zgodne ze sztuką, bo wiecie, by mogło być tak po 20-30 minut filmu, wtedy byłoby więcej reklam. Ale olać to. O, czołgi wchodzą. Czołgi wchodzą, będzie piekło. Tutaj? Zobaczcie. Dywizja czołgów. Oni mają sporo armii, ale ta armia jest bardzo wymęczona. Moimi ciągłymi atakami. Czy uda nam się połączyć zaraz? Bez czołgów ten atak idzie kiepsko. Tutaj czołgi dochodzą. Jak wasza organizacja? Pokażcie. Nie tak szybko wam spada, jakbym chciał. Ciekawe, jaki oni mają szablon. No dobrze, idzie jakoś. Powoli, ale idzie. Widzę, się powoli przełamują.
To byłby świetny kozioł, by się udał, bo to jest tyle dywizji. I robimy co możemy, nie? Tutaj? Ojoj, patrzcie, już nie ma Niemiec właściwie. Jak tam nasz German Reich, powiedzcie? Jakiś taki się mały zrobił. Co? Irlandia jest w German Reichu? Szkocja? Matko Boska w Ententie? Trzeba zrobić porządek na tym świecie, bo źle to wygląda. Jakoś idziemy. Co z tym kotłem? Nie, ja jestem pełen podziwu dla białoruskich żołnierzy. Autentycznie. Patrzcie, no, męczy ekstrem, nawet moje czołgi tracą organizację już. Ci wypadają jeden po drugim, no powinno pójść jakoś, ale... Naprawdę Białoruś mnie zaskoczyła, natomiast no, cesarstwo niemieckie, bo tak się to pięknie nazywa, mnie zasmuciło strasznie. Słabi są jak... Jak nie wiem. Są kociołki. Gotów do wymaszerowania! Ruszać się! W końcu. Ruszać się! Ostrość! Okej. Dobra. Kontynuować natarcie! Kociołki się zrobiły. O to chodzi, jakieś badanka. Na 45 robisz to przegięcie, ale na 43 możemy robić. Dobrze. Patrzcie, jak idzie. Ile tu jest dywizji wroga? Kiedy zrobiłem lepszy, chyba radziecki, tam było 150 dywizji, tu jest mniej. 20, 30, 40, to jest 60 dywizji, myślę. Piękny kocioł. Czekam, kiedy ta Rzesza upadnie, jak ta wojna wygląda. Bułgaria upadła, Królestwo Ukrainy. Jeszcze dużo. Białoruś. Białoruś upadła, niemieckie. 10. Jeszcze dużo. Ostatnia dywizja się bohater... Ostatnie dywizje, patrzcie. Patrz, co tu się dzieje w ogóle? Te moje czołgi nie mają wejścia do bitwy. Nie mam samolotów. I know. Trzeba będzie zagrać samolot, który to raz badać i dwa produkować. Nie laguj, nie laguj się. Jakaś konferencja pokojowa, ja przegapiłem znowu. Czemu nie było w tej konferencji? Aha, czyli zrobili sobie konferencję bez nas.
Rozumiem. Ej, no zacięło mi się. Co jest? Matko boska, ja nie wytrzymała ciśnienia. No tak. Konferencja, w której nie brałem udziału. Ekstra. I mam jeszcze wojnę w takim razie. Z Królestwem Ukrainy. Ej, to skandal jest. Oni zrobili tą konferencję beze mnie. No tak, jakby zrobili to poza mną zupełnie, nie? Całą konferencję. Ja zwiemy im na instant ułożę. Nie no, oszukali nas te konferencje, bo dodał mi po prostu tereny, a ja tak nie chciałem. Ja chciałem zrobić na przykład inne tereny i to teraz. Okej, no Państwo paska wygląda imponująco, ale tutaj są marionetką. Mi się zlagowało. Są we frakcji. Ale ci nie są. Gra mnie oszukała, jak zwykle. No patrzcie, coś się skopała ta gra. Patrzcie, wchodzę w Stunt War. I nic się nie dzieje. Jestem absolutnie zażenowany. Spróbujmy jeszcze raz na instant warze.
Mi nic tak na rozmaju. To niedobrze. To niedobrze, panie Bobrze. No niby mam cele, ale ich nie mam. Czy nie mogę wypowiedzieć wojny? Jaki rozejm? Nie chciałem tego rozejmu. Głupia ententa. Więc nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. No dobrze. Wpadł mi, że wojna skończona. Zostałem jak zwykle oszukany w konferencji. Jeszcze mi Bułgarię zjedli. Co to ma być? Oddać chociaż tu. O, dobrze. Weźmy naszą siłę. A mi zmniejszy strasznie możliwość wejścia do Rosji, bo teraz się będą Rosję podbijać. Se walczą. Z bieda krajami, nie mogą ich pokonać. Co tu się dzieje? No nic, kochani. Było mi niesłychanie miło. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka, hej!